niedziela zmartwychwstania, ta niedziela, na którą czekaliśmy, szczególnie rozpoczynając środę popielcową, czas pokutny, czas przygotowania właśnie do tej niedzieli. Ale ta niedziela nie jest zwieńczeniem, ona jest początkiem. Wyruszamy w nową przygodę. Po czasie pokuty, jałmużny, modlitwy, postu, po czasie intensywnego słuchania Słowa Bożego możemy wraz z psalmistą zawołać: wyjdźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. To werset z psalmu 122, pieśni pielgrzymiej, pieśni stopni. Trzeba rozpocząć trud, ale nowy trud, nie ten trud wielkiego postu, martwienia, pokuty, biczowania się, ale czas rozpoznawania tajemnicy zmartwychwstania w świecie, w Kościele i w moim życiu osobistym. Wyruszamy w nową przygodę. Wyjdźcie, wyjdźmy z radością na spotkanie zmartwychwstałego Pana. Dzisiaj Kościół pokazuje nam fragment z Ewangelii świętego Jana i historię Marii Magdaleny i uczniów. Maria Magdalena spotkała Jezusa. Znamy to z historii ewangelicznych opowiadań. Spotkała prawdziwą, jedyną miłość. Ale dziś musi szukać Go na nowo. Trzeba szukać Go dalej. Po doświadczeniu pasji, śmierci, ten Jezus jakby się zagubił. Jest inny, ta miłość jest inna już. Trzeba ją na nowo odnajdywać. Popatrzmy, tak jest nasze życie. Gdy mówimy o miłości, to nie jest coś, co możemy jakoś zdefiniować. Miłość jest relacją, jak w małżeństwie. Trzeba ciągle jej szukać, powiększać, pomnażać, zachwycać się nią. Ciągle trzeba wyruszać w drogę, by tą miłością darzyć najbliższą osobę. I to robi Maria Magdalena. Szuka miłości. Za miłością tęskni. Jest sama. To często i nasze poszukiwania sensu życia, prawdy, wolności. Jest zagubiona w tym poszukiwaniu, samotnym poszukiwaniu. Zabrano Pana. Pamiętamy, że ta scena z Marią Magdaleną w tym 20 rozdziale będzie kontynuowana. Kogo szukasz? Czemu płaczesz? Będzie się pytał zmartwychwstały Pan, gdy ją spotka. Właśnie w tym ogrodzie, w nowym ogrodzie. Nie w tym rajskim, gdzie zapanował grzech i ciemność. Ale w tym ogrodzie zmartwychwstania, w ogrodzie nadziei. Czego szukasz? Czemu płaczesz? Mario, kogo szuka Maria Magdalena? Umarłego Jezusa? Zabrano Pana mego. Zabrano Pana, że ona szuka żywego Jezusa, zmartwychwstałego. Ale te poszukiwania w pojedynkę nie mają sensu. Maria Magdalena idzie do wspólnoty. Maria Magdalena idzie do Kościoła. Bo wiary nie można przeżywać w pojedynkę. Potrzeba wspólnoty. Tak jak my dzisiaj przyszliśmy, moglibyśmy sobie powiedzieć, dobrze, niedziela zmartwychwstania, Wielkanoc, fajnie, no to siadajmy, zjedzmy sobie śniadanie, porozmawiajmy. Nie, trzeba przyjść do wspólnoty, do Kościoła, by umocnić naszą wiarę w zmartwychwstanie. I uczniowie, słyszymy, idą, biegną, wchodzą. Ile szczegółów zostawili nam w tej relacji. Jakby tam wkroczył w ogóle jakiś oddział kryminalnych. Szczegółowo słyszymy, co znaleźli, co widzieli, znaki, symbole. Ujrzał i uwierzył. Co ujrzeli? Wiemy.
leżące płótna, chusta, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. To wiemy, co ujrzeli. W co uwierzył uczeń? W kogo uwierzył? Słyszymy, że wracają. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, że ma powstać z martwych. W kogo uwierzyli? W co uwierzyli? W słowa Marii Magdaleny, że zabrano Pana? Uwierzyli w zmartwychwstanie? Zobaczmy to, co powiedziałem na początku. Wyjdźmy z radością na spotkanie Pana. Ta duchowa przygoda jest niesamowita. Ona porusza całego człowieka. Ta bieganina, którą będziemy świadkami przez te dni oktawy Wielkiej Nocy, od wieczernika do grobu, od grobu do wieczernika, to definicja naszego życia. Troszkę i my się tak miotamy. Widzimy znaki, symbole, umiemy to opisać, ale tak trudno nam jest przejść o ten krok dalej i rzeczywiście spotkać Zmartwychwstałego. Pięknie o tym mówi, o swoim tym doświadczeniu, byśmy powiedzieli po latach, dzisiaj w 10 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich święty Piotr o tym mówi w domu Korneliusza. Tak naprawdę mówi nie tyle o Korneliuszu, ale dzieli się swoim doświadczeniem, właśnie które opisała Ewangelia świętego Jana. Zwraca się do Korneliusza i jego domowników. Mówi, znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. Był namaszczony Duchem Świętym, mocą, Bóg był z nim, dobrze czynił, uzdrawiał, zabili go. To jest to doświadczenie Piotra wchodzącego do grobu, pustego grobu. On znał sprawę Jezusa. Byśmy nawet mogli powiedzieć, był przyjacielem Jezusa. Zabili go. I zabrano Pana. I dalej święty Piotr mówi w Cezarei, w domu Korneliusza, ale jednak nie wszystko wiecie. Bóg go wskrzesił. Jesteśmy świadkami, jedliśmy i piliśmy z nim po zmartwychwstaniu. I rozkazał, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. To nie tylko już wiara w Zmartwychwstałego, ale on, Piotr, rozumie, jakie są skutki tego zmartwychwstania. Po co zmartwychwstał? By przebaczyć nam grzechy, by uwolnić nas. Tę drogę przeszedł Piotr. Tę drogę przechodzimy także my. Jest taka scena w Księdze Dziejów Apostolskich, w 25 rozdziale, gdy święty Paweł jest aresztowany, by być deportowany do Rzymu. Gdy Żydzi jeszcze przychodzą do funkcjonariuszy rzymskich, żeby tam monitować, że trzeba świętego Pawła lepiej zabić, nie komplikować sobie tymi podróżami nie wiadomo dokąd. Przychodzi Agrypa i Festus tłumaczy mu, słuchaj, mam tutaj w więzieniu takiego Pawła. Żydzi mówią, że jest wyznawcą Jezusa, ale według Żydów ten Jezus umarł. A Paweł mówi, że Jezus żyje. Zobaczmy, to jest to doświadczenie. Dzisiaj świat mówi i wierzy w to głęboko, że Jezus umarł. Tak jak Piotr, który szedł do grobu, zabili go. Grób jest pusty, zabrano Pana. Dzisiaj cały świat w to wierzy. Jezus żył, ale umarł. A Paweł, Kościół i my dzisiaj chcemy ogłosić światu, Jezus żyje. O tej historii, która kończy się śmiercią, chcemy wejść w doświadczenie zmartwychwstałego Pana. Jezus to nie jest jakaś idea etyczna, jakiś świat wartości, który my, ludzie kulturalni,
chcemy przestrzegać, bo Europa jest budowana na wartościach chrześcijańskich, a więc my też, dobrze wykształceni, uważamy, że to jest takie wzniosłe, żebyśmy się tymi wartościami zajmowali, etyką, szacunkiem do drugiego człowieka, służbą publiczną i tak dalej, i tak dalej. To nie jest Jezus. Jezus to nie jest historyczny problem. Jezus to nie jest jakaś postać, o której możemy sobie tak opowiadać, jak o Napoleonie, Cezarze, czy innych jakichś postaciach z historii. Jezus jest żywą osobą. Świat mówi, że Jezus umarł. My mówimy, że Jezus żyje. Bo wchodzimy w relacje z Jezusem. Jeżeli Jezus jest osobą, mogę nawiązać z Nim relacje. Święty Paweł powie w liście do Galatów, umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. W drugim czytaniu z listu do Kolosan słyszymy to ważne wezwanie na czas Wielkanocy. Szukajcie tego, co w górze. I dalej Paweł powtarza, dążcie do tego, co w górze. Zobaczmy, jak bardzo dzisiaj my w tych skomplikowanych czasach, także związanych z pandemią, z tymi wszystkimi naszymi zmartwieniami, upokorzeniami, z tymi lękami, które nosimy w naszym sercu o nasze zdrowie, przyszłość, zbytnio troszczymy się o Królestwo tego świata, a za mało troszczymy się o Królestwo Boże, o rozbudzanie w nas nadziei zmartwychwstania, nadziei życia wiecznego. Jak bardzo sprowadzamy Wielkanoc do jakichś rytuałów. Dla wielu chrześcijan największym zmartwieniem było, czy będzie święconka, czy nie będzie święconki. Bo taka polska tradycja zawsze była święconka. A jutro będziemy walczyć o śmiguś dyngus. To nie jest zmartwychwstanie, to nie są święte. Święconka nie jest istotą. Jest jakąś tradycją, żeby wypełnić czas sobotni z pewnością. Zbytnio troszczymy się o Królestwo tego świata. Zbyt mało troszczymy się o Królestwo Boże. Dlatego Wielkanoc i ta Wielkanoc w tym roku pandemicznym jest jakimś wołaniem o odnowienie naszej osobistej więzi z osobą Jezusa. Papież Franciszek wielokrotnie w swoich tekstach, słowa, które wypowiada, wręcz z takim uporem i całą swoją energią, którą wkłada, mówi, pozwól, żeby Chrystus siebie spotkał. Pozwól nawiązać tę relację osobową. Czyni to Maria Magdalena. Ona wie, że Jezus jest już inny. Ona widziała Jezusa umierającego na krzyżu. Ale ciągle Go szuka, bo wie, że w tajemnicy paschalnej jest sens tej miłości, którą Jezus ją obdarzył, w której przebaczył jej grzechy, w której na nowo przywrócił jej godność kobiety. Ona Go szuka i my musimy Go nieustannie szukać, nowej duchowej relacji, żeby mieć życie w sobie. Żeby mieć w sobie nadzieję. Szukajcie tego, co w górze. Dążcie do tego, co w górze. Wyjdźmy więc z radością na spotkanie Pana. Amen. Alleluja.